Jesteśmy z Państwem 7 dni w tygodniu, ale teraz gość, na którego bardzo niecierpliwie czekamy od samego rana. Dzień dobry. Dzień dobry. Witaj serdecznie, Angelika Hrabkiewicz-Gądek. No, między innymi przedstawiamy Ciebie jako mówcę motywacyjnego, ale pozwól, że przede wszystkim przedstawimy Cię jako potężną wojowniczkę. Witaj serdecznie. Świetnie, że znalazłeś chwilę potężną dla nas. Wojowniczka. Ua, tak. Poniekąd doprowadza Cię do nas też Twoja choroba. Tak. Czyli co? Tak. Rdzeniowy zanik mięśni. Mhm. To jest, doprowadza mnie, ona mi towarzyszy. Ona jest moją towarzyszką taką życiową. Po prostu to jest moja taka cecha. Taka cecha. Taka cecha niepowtarzalna, bo ty wszystko to przerobiłaś, ale to może zaraz. Angelika, ty jesteś idealną osobą, która pokazuje, że niemożliwe nie istnieje. Że dla ciebie na przykład jakieś szczyty, czy no jakieś, za chwilę o tych szczytach opowiemy, a to nie jest problem. Oczywiście, znaczy to nie jest tak, że to nie jest problem, bo one są za każdym razem wyzwaniem. Każda moja aktywność jest wyzwaniem. Ale tak bardzo te wyzwania mnie ciągną, że znajduję po prostu sposoby na to niemożliwe. I to jest fajne. Na co dzień poruszasz się na wózku inwalidzkim, ale dzisiaj jesteś u nas jako też między innymi zdobywczyni szczytów. O Kilimandżaro chyba nie ma co wspominać, bo pogadajmy o rysach na początek. To była wyprawa, moja droga. To była wyprawa. Rok temu ta wyprawa miała miejsce, w czerwcu. No i cóż, i to było taki dla mnie bardzo symboliczna wyprawa i symboliczna góra, dlatego że to jest najwyższy szczyt Polski. Ja chciałam bardzo iść od strony polskiej. Musiałam zebrać zespół ludzi, którzy będą mnie wspierać w tym fantastycznym wyzwaniu. I zebrałam tych ludzi. Właśnie, opowiedz o tym, jak ty zebrałaś tych ludzi, bo to jest wyjątkowe. Powiedziałaś swojemu ukochanemu partnerowi, że chciałabym jednak, takie mam teraz... Taki marzę szczyt chciałabym zdobyć, tak? I on powiedział, no dobra, ale okej, idziemy, ale jak? No to tak nie było prosto, że tak na początku się, że tak powiem, oczywiście bał i miał masę wątpliwości, zwłaszcza, że wcześniej nie był ze mną w górach, więc dla niego to też było wielkie, wielkie wyzwanie. I ja wtedy po prostu wykonałam telefon do chłopaka, do Bogdana, który towarzyszył mi na Kilimandżaro. To pozdrawiamy Bogdana. Tak, bardzo dziękujemy za jego zaangażowanie. I tak naprawdę pomoc. To z nim skonsultowałam rysy, czy będzie to możliwe, w jaki sposób to zrobimy, czy ja tak naprawdę przetrwam to, bo znam mój organizm, znam mnie bardzo dobrze. I ile osób jeszcze jest potrzebnych, żeby to zrealizować? Ile osób było potrzebnych? 10. 10 osób. 10. O której wyruszyliście? O 22. O 22. Tak. Żeby nie było tłoku, tak? Żeby nie było tłoku, tak, dokładnie. Bo jeśli jest tłok, to ze mną na plecach to jest bardzo, bardzo trudno. Tam na łańcuchach to jest naprawdę ogromna walka. I zwłaszcza dla chłopaków, ale dla mnie również, bo muszę w jednej pozycji trzymać się dosyć długo. Jak długo zdobywaliście rysy? 15 godzin. 15 godzin. Zobacz ten uśmiech. Słusznie, przed chwileczką widzieliśmy, słuchaj, ten moment, to ujęcie, takie wiesz, z dłoni, z ręki, jak jesteście widziałam. Na samym tak. Szczycie. Co wtedy poczułaś, dziewczyna? Powiem tak, ja chciałam zdobyć rysy, dlatego, że chciałam wyjść na najwyższy szczyt Polski, żeby pomachać mojej mamie, która odeszła, i powiedzieć jej, że dalej walczę o swoje marzenia i że z tego nie zrezygnuję. I dlatego ta chwila dla mnie tam na szczycie była tak wyjątkowa i nadal ona jest cały czas w sercu. Pomachałaś mamie? Tak, uśmiechnęłam się, wszyscy pomachaliśmy. Ona teraz jest też, nawet teraz z nami, więc... Ojej, no mam ochotę cię przytulić. Boję się zapytać. Słuchaj, by się tulcie absolutnie, ale jeszcze, Angeliko, musisz nam powiedzieć o twoich planach. Boję się o nie zapytać, ale przecież na tym nie kończymy. Jakie plany? Właśnie. Kiedy będziemy mogli cię znowu tutaj gościć? Plany, no oczywiście myślę o górach, ale nie chcę za bardzo zdradzać, bo to jest tak, że ja muszę mieć pewność, że będzie to możliwe. Okay, są rzeczy, które się... No cały czas. No, cały czas. To jest codziennie. No, ale co, na waszych zimach teraz jeziorach też? Nie, 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 nie. Zimą okay. Nie, zupełnie nie, bo ja bardzo marznę. Ja mam bardzo... Mało tkanki tłuszczowej. Tak, dokładnie. Nie lubię zimna. Aczkolwiek no, myślę bardzo, bardzo mocno o górach i bardzo poważnie i bardzo ambitnie o górach. Wstępne plany są, z chłopakami ustaliłam, bo co jest fantastyczne, że ta ekipa od rysów została, bo te wyjścia nasze wspólne to są wspólne emocje i wspólne relacje, które się rodzą. Angelika, może potrzebujecie kogoś, kto by tam, nie wiem, coś poniósł za wami jeszcze? Nie, oni balastu już nie potrzebują, spokojnie. Nie, ja pomogę. Ale wiecie co, tam jest tak naprawdę, bo w tej ekipie są dziewczyny, które również naprawdę odgrywają ważną rolę, bo na przykład pilnują czasu, podają nam różne rzeczy, które są tam niezbędne, więc każdy tam ma z nas ważną rolę. I cóż, no...
Mało tutaj mamy mnicha, tak? Mnich był w tym roku, a mnicha no, postanowiłam zdobyć, bo mam lęk wysokości. Więc plany są, ale nie chcę ich zdradzać. Oczywiście, bo chcemy ciebie raz jeszcze tutaj, nie raz zaprosić. Zdobądź swój szczyt. Uwierz w swoją siłę. Angelika Hrabkiewicz-Gądek. Bardzo serdecznie państwu polecamy. Dziękuję moja bardzo. Droga. Myślę, że... Ja chciałam tylko powiedzieć, że ta książka nie jest o górach. Oczywiście, że nie jest o górach, bo jesteś mówcą motywacyjnym. Motywacyjnym jest o tym, żeby po prostu uwierzyć w siebie. I że w naszym słowniku, jak ty doskonale pokazujesz, niemożliwość... Takiego słowa, po prostu takiego określenia powinno nie być. Bardzo tobie pięknie dziękujemy. Dziękuję. Mamy książki 3 do rozdania dla Myślę, państwa. Myślę, że mama na ciebie spogląda. Tak, a ja jest z przyjemnością je podpiszę dla państwa. Dzięki. Dziękujemy. To przenosimy się do kuchni.